W świadomości społecznej istnieje przekonanie, że w 1918 roku, 100 lat temu, Polki wywalczyły prawa wyborcze. Można z tego wysnuć wniosek, że kobiety te należały do wspólnej, mitycznej grupy bojownic, która współpracowała na rzecz równouprawnienia. Tak nie było. W 1917 roku, w przededniu zakończenia I wojny światowej, w Warszawie odbył się zjazd kobiet polskich. Na zjeździe tym, czołowe przedstawicielki ruchu emancypacyjnego wygłaszały przemówienia, które dotyczyły różnych sfer życia społecznego, edukacji dla kobiet, a także czynnego i biernego prawa wyborczego. Przewodniczącą i pomysłodawczynią była Justyna Budzińska-Tylicka. Lekarka była postacią, której nie dało się przeoczyć. Na studiach w Paryżu angażowała się w działalność organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i warunkami pracy robotników fabrycznych. Jej sympatie socjalistyczne spowodowały, że w 1922 roku wstąpiła do PPS-u. Szokowała nie tylko strojem i zawodem, ale również poglądami niezmiennie progresywnymi i prokobiecymi, szczególnie w obszarze zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet. Pracę doktorską napisała na temat medycznych przeciwwskazań dotyczących noszenia przez kobiety gorsetów. W 1931 zatrudniła się w założonej przez Tadeusza Boja Żeleńskiego i Irenę Krzywicką poradni świadomego macierzyństwa. Na początku XX wieku istniało wiele organizacji głoszących poglądy feministyczne: Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, można pogubić się w tych długich nazwach różnych stowarzyszeń. Droga Polek do uzyskania praw wyborczych była taka właśnie jak nazwy tych organizacji: długa i skomplikowana. Niestety, feministki nie miały wówczas dobrej prasy. W pierwszej dekadzie XX wieku kurier warszawski pisał alarmistyczne artykuły, Zbrodnicze zamachy sufrażystek. Pierwszy z nich miał kontynuację pod tytułem Szaleństwa sufrażystek i część trzecią Wandalizm sufrażystek. Sufrażystki, jak pisano, to armia zwyrodniałych psychicznie, histeryczki policzkujące ministrów i wdające się w bójki z policjantami a zgadzające się z nimi Polki oskarżono o niedojrzałość kulturową. Radzono im raczej aspirować do postaci Marii Skłodowskiej-Curie, która skromnie w zaciszu laboratorium pracowała na Nagrodę Nobla. Kurier warszawski twierdził także, że prawo głosu jest kobietom niepotrzebne, ponieważ w USA, gdzie w 1914 kobiety mogły głosować już w sześciu stanach, żony i tak głosowały dokładnie tak jak ich mężowie. Te niezamężne kobiety z kawiarni i barów o łatwej moralności można było przekupić, dając im alkohol i papierosy. Co innego Liga Kobiet Polskich, założona w 1913 przez Izabelę Moszczeńską. Iza Moszczeńska była w młodości, na przełomie wieków, radykalną publicystką krakowskiego pisma feministycznego Nowe Słowo i działaczką społeczną. Pisała poradniki o seksualności dla młodzieży i wydała broszurę Czego nie wiemy o naszych synach, demaskującą zakłamanie obyczajowe w XIX wieku i opisujące praktyki seksualne i poziom uświadomienia warszawskich studentów. Potem jednak jej światopogląd ewoluował. W międzywojniu Moszczyńska wycofała się ze swoich progresywnych poglądów obyczajowych i przeszła na pozycje bardzo religijne. Inaczej niż ZRKP Pauliny Kuczalskiej-Reinschmidt, który wydawał się strasznie radykalny, sztywny i odpychający, Liga Kobiet Polskich miała być skuteczna. Reprezentowała feminizm łatwiejszy do zaakceptowania przez konserwatywną większość. Członkinie ligi angażowały się w działalność agitacyjną na rzecz walki o niepodległość, otwierały pralnie i gospody dla żołnierzy przebywających na przepustkach, pracowały w szpitalach i jadłodajniach, organizowały kwesty na rzecz sierot wojennych i wdów po legionistach. Wszystko to dla przyszłej niepodległości kraju i by udowodnić, że kobiety są wartościowymi obywatelkami. I dlatego. To właśnie Liga Kobiet Polskich organizowała zjazd. A czas był najwyższy. W styczniu 1917 roku Tymczasowa Rada Stanu, utworzona w Warszawie, zapowiedziała pracę nad ustawą o ustroju legislacyjnym, który przewidywał udział w polityce jedynie mężczyzn. Tak samo planował Centralny Komitet Narodowy. Coś trzeba było uczynić natychmiast. Delegatki zjazdu kobiet polskich przygotowały list do najdostojniejszej Rady Regencyjnej, datowany na 10 grudnia 1917 roku. Kobiety z prawicy i lewicy domagały się uzyskania praw wyborczych. Delegatki z PPS-u, Ligi Kobiet Polskich, ZRKP, Związku Katolickich Kobiet Polskich, Klubu Wioślarek Polskich, Stowarzyszenia Sług Katolickich i wszelkich innych organizacji obecnych na zjeździe pisały wprost. Projekt Konstytucji, opracowany wówczas przez Komisję Sejmowo-Konstytucyjną Rady, przyznaje prawo wyborcze każdemu obywatelowi mającemu 25 lat, nie wykluczając nawet analfabetów. A pozbawia tego elementarnego prawa obywatelskiego najwykształceńsze, najzdolniejsze kobiety. Tak nie mogło być w nowej, niepodległej Polsce. Tuż po zakończeniu zjazdu, delegatki pod przewodnictwem Budzińskiej-Tylickiej udały się do Willi Piłsudskiego na Makotowie, by złożyć w jego ręce tekst uchwały i postarać się wpłynąć na decyzje polityczne. Lata wieców, spotkań, protestów w końcu miały przynieść skutek. Dekret Józefa Piłsudskiego, wydany 28 listopada 1918 roku, głosił, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel bez różnicy płci, który do dnia wyborów ukończył 21 rok życia. Prawa wyborcze kobiet ostatecznie przypieczętowała Konstytucja Marcowa z 1921 roku. W pierwszym Sejmie zasiadało 8 posłanek: Gabriela Balicka, Zofia Moraczewska, Jadwiga Dziubińska. Zofia Sokolnicka, Irena Kosmowska, Franciszka Wilczkowiakowa, Anna Piesecka i Maria Moczydłowska.